Cześć kochani, ja mam na imię Dorota, witam was gorąco na moim kanale Dorota's Freaks, a to jest już trzeci dzień projektu Halloween. A dla wszystkich, którzy mogą mieć wątpliwości, projekt Halloween to 31 dni października, kiedy to codziennie wrzucam po jednej charakteryzacji stworzonej specjalnie na tę okazję. Na tę okazję, to znaczy na Halloween. Codziennie będę miała dla was jakąś nową postać. Będą to zarówno postaci z horrorów, z komiksów, gier, dziecięcych koszmarów. Niektóre będą naprawdę straszne, niektóre będą troszkę straszne, a bardziej śmieszne. Wszystko po to, żeby nie było nudno. A dzisiaj wzięłam na warsztat postać, o którą prosiliście mnie już bardzo, bardzo długo, a na którą ja jakoś się nie mogłam do tej pory zdecydować, ale uznałam, że Halloween to doskonały czas dla niej właśnie. A mowa o Enchantress. Tej w wersji z filmu Suicide Squad, bo o te właśnie tak często prosiliście. W poprzednim projekcie Halloween zrobiłam już Enchantress, ale w wersji komiksowej. Dzisiaj natomiast skupiłam się na odtworzeniu wersji filmowej, do której na początku nie byłam przekonana, ale z biegiem czasu naprawdę polubiłam ją. Myślę, że nie jest to bardzo wymagająca charakteryzacja, szczególnie jeżeli pominiecie namalowanie naszyjnika. Zachęcam was oczywiście gorąco do tego, żebyście sami próbowali swoich sił w charakteryzacji i w przygotowaniu do Halloween. Dzielcie się ze mną i z pozostałymi widzami swoimi pracami i koniecznie wrzucajcie pod aktualnymi postami na Facebooku. A ja z miłą chęcią pokażę je tutaj na moim kanale. Codziennie też zadaję wam pytania, na które wy odpowiadacie w komentarzach. Wczorajsze pytanie brzmiało: jaki pierwszy horror obejrzeliście w życiu? I oto część odpowiedzi. Jaki był mój pierwszy horror, to nie wiem, bo moi rodzice byli tacy mądrzy, że pozwalali mi oglądać wszystkie horrory w wieku 6 lat, od Ladeczki Chucky po Freddy'ego, co skutkowało nocnymi koszmarami, a oni nie wiedzieli, od czego je mam. Serio. Pierwszy horror, jaki obejrzałam, to Obecność 2 i to w dodatku w kinie. Jak szaleć, to szaleć. Mój pierwszy horror to moja pierwsza lekcja z matmy. A dzisiaj poproszę was, żebyście opisali mi swój najgorszy koszmar senny. Mam nadzieję, że dzisiejsza charakteryzacja się wam spodobała. Dziękuję za wszystkie lajki, komentarze i subskrypcje i za to, że kibicujecie mi w tym moim 31-dniowym wyzwaniu. Oczywiście zachęcam was do śledzenia całego projektu tutaj na Facebooku i Instagramie. Już teraz zapraszam was na jutrzejszy filmik, a tymczasem zobaczmy, jak powstawała Enchantress w moim wykonaniu. Ej, matko, co się tu dzieje? Wyjątkowo pokazuję się wam już z podkładem na twarzy, bo w tym kroku nie ma nic szczególnego, od po prostu mój codzienny podkład. Kolejny krok to czarny cień. Posłuży mi on głównie do przybrudzenia się mocno. Biorę go na duży pędzel kabuki i dookoła twarzy i dekoltu po prostu tak niechlujnie konturuję. Następnym krokiem jest zielona farba wodna, tutaj akurat Superstar, i gąbeczka. To jest akurat zwykła gąbeczka do kąpieli, tylko po prostu poszarpana. I stempluję nią na dekolcie i na twarzy, imitując coś w rodzaju pleśni czy mchu, który pokrywa ciało Enchantress. A może po prostu ciało jej gnije, nie wiem, w każdym razie jest zielonkawa. Ten look w ogóle w głównej mierze polega na brudzeniu się, tylko trzeba to w odpowiedni sposób zrobić, żeby się po prostu do niej upodobnić. Teraz za pomocą pędla z dłuższym włosiem nakładam farbkę w kolorze złota, takiego starego złota, to jest Diamond Effects, i wędruję na dekolt i twarz. Następnie cień w sztyfcie, czarny cień w sztyfcie z Golden Rose. Dzięki niemu łatwo i szybko przyczernię te okolice oczu, bo jak widzicie, pomagam sobie w tym palcem. Tutaj można sobie pozwolić, a nawet trzeba zrobić tak, żeby było to troszeczkę takie niechlujne i nierówne. Jednak pomagam sobie trochę pędzlem, żeby mieć po prostu większą kontrolę nad tym, co robię.
Stopniowo dokładam tej czerni tam, gdzie trzeba, a następnie utrwalam wszystko czarnym cieniem z Melchiora, tym, którego używałam wcześniej, ale głównie nakładam go na ruchomą część powieki i trochę w wewnętrznym kąciku tam, gdzie muszę przyciemnić. A teraz trochę bardziej precyzyjna robota, czyli malowanie tych tajemniczych znaków, liter, które Enchantress ma na ciele, no głównie na twarzy. Robię to za pomocą cieniutkiego, precyzyjnego pędzla ze sklepu dla plastyków, no i oczywiście czarna wodna farba tutaj też idzie w ruch, natomiast spokojnie możecie to zrobić również eyelinerem. Enchantress ma również znaki na ciele, staram się je mniej więcej odtworzyć. Rozcieram trochę palcem i przybrudzam, żeby po prostu nie było tak równiutko. Jeżeli nie decydujecie się na namalowanie naszyjnika, tylko założycie jakiś, to spokojnie możecie namalować ten krzyż, bo Enchantress taki ma na szyi. Ja go namalowałam, bo nie wiedziałam, na ile mój naszyjnik namalowany go zasłoni. No, w większości zasłonił. Czarną farbą i gąbeczką oczywiście dokonuję dalszych zabrudzeń i przechodzę do kolejnych niuansów. I w tym celu sięgam po cień z Nyxa z serii Prismatic Shadows w kolorze Mermaid, czyli w takim właśnie syrenim, zielonym, mieniącym się odcieniu. I to już jest ostatni taki akcent w tym brudzeniu się moim. Następnie sięgam po farbkę z Superstara w cudownym po prostu kolorze turkusowym i maluję nim pierwszą warstwę naszyjnika. Kolejna warstwa to będzie zielona, właściwie też przybrudzenie tą gąbeczką z zieloną farbą, której używałam wcześniej. I nie można zapomnieć o namalowaniu okrągłego wisiora. Żeby kolor na tych koralach nie był zbyt czysty i nasycony, przybrudzam jeszcze czarnym cieniem. Czernią podkreślam też cień, który rzucają korale, no i właśnie każde po kolei pasmo tych korali podkreślam. Zaznaczam tym cieniem każdy koralik, natomiast oczywiście później jeszcze będę je precyzyjnie malować. No i teraz każdy z nich wypełniam tym syrenim cieniem, który miałam wcześniej, a następnie dodaję jeszcze trochę złota, jest to ten sam cień, tylko w kolorze Golden Peach. No i czeka mnie jeszcze sporo obrysowywania. W ruch oczywiście farba czarna, cienki pędzelek, ale później zmieniłam go na troszeczkę szerszy, bo efekt był lepszy i dłubania troszeczkę mniej. A żeby wszystko dopieścić, jeszcze trochę czarnego cienia. Potem odrobina białej, tłustej farbki, żeby rozjaśnić najjaśniejsze miejsca. Jeszcze tylko nałożyłam na dolną wargę coś jasnego, nie pamiętam dokładnie co, chyba też tą białą farbę. No i już tylko peruka i oczywiście półksiężyc na głowie. Przykleiłam go na klej Prozate do czoła. A wykonałam go z kartonu i pomalowałam tymi samymi produktami, którymi malowałam twarz. No i oczywiście przyczerniam ręce i całość jest gotowa. Dziękuję Wam, kochani, że byliście dzisiaj ze mną. Mam nadzieję, że widzimy się jutro i do zobaczenia. Buźka!